Tydzień temu Ewa uwolniła słowo prorocze, między innymi o tym, że jeśli masz jakiś portfel, torbę, cokolwiek, co ma w sobie dziurę, wyrzuć to i zastąp nowym. No i słuchajcie, byłam na ewangelizacji teraz w piątek i zauważyłam, że Klaudia ma nową torbę. I tak mówię, ale fajną masz torbę. I Klaudia powiedziała, no bo znalazłam w dwóch dziurę. Wywaliłam i kupiłam sobie nową. I wiecie co? Mam torbę. Bardzo ją lubię. Noszę ją zwykle na ewangelizację. I dzisiaj rano przypomniałam sobie, że zauważyłam jakieś rozerwanie w tej torbie. Wiecie, że dobre jest słowo we właściwym czasie. I dobrze jest skorzystać we właściwym czasie z uwolnionego słowa. Więc wbrew każdemu sentymentowi, który towarzyszy mi, towarzyszył tej torbie, wywalam. Proroct, nie lekceważcie. Ja wierzę, że to, jeśli ty się bez sentymentów rozstaniesz z czymś, nawet co było dla ciebie cenne, ale jest teraz dziurawe, jest teraz niepełne, to przyniesie ci coś nowego, pełnego, o wiele lepszego. Druga rzecz. Wczoraj rano na tym telefonie nagrałam poselstwo na temat ewangelizacji. Nie puściłam go. Ale 6 godzin później Artur napisał, że głoszenie Ewangelii jest dzisiaj niepopularne. A dzisiaj dostaliśmy tutaj świętą strategię. W ogóle czarno na białym świętą strategię. O tym, że w ogóle jesteśmy tutaj tylko po to, żeby głosić Ewangelię. Więc chciałabym wam przeczytać te fragmenty, które bardzo mnie dotknęły wczoraj. I myślałam, że one są tylko i wyłącznie do szeroko pojętego Kościoła, ale one są do mnie. I do was. Księga Amosa, 6 rozdział, 1 werset. Biada beztroskim na Syjonie i zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. I 6. Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Tak to zostawię.